Pierwszą wiadomość od mężczyzny, który 22 sierpnia 2016 roku oblał ją kwasem, Katarzyna Dacyszyn dostała 11 lat przed tragicznymi wydarzeniami, do jakich doszło na korytarzu w gmachu łódzkiego sądu rejonowego. Choć wtedy, w 2005 roku, modelka uznała, że ktoś zaczepił ją na Messengerze przez pomyłkę, na wszelki wypadek zablokowała nadawcę. Wkrótce odezwał się do niej z innego konta. Kasia bardzo szybko przekonała się, że wyznanie miłosne od nieznajomego to dopiero początek jej gehenny. Kilka miesięcy później Katarzyna odkryła, że jej prześladowca mieszka tuż obok niej. W tym samym bloku. Reklama z wiadomości, które jej przesyłał, wynikało, że śledzi każdy jej krok, że wie o niej wszystko. Pisał do niej, dzwonił, słał maile i SMS-y. Doprowadził ją na skraj załamania nerwowego. W końcu zdecydowała się wytoczyć stalkerowi proces. Przed jedną z rozpraw, gdy czekała na korytarzu na wezwanie do sali, mężczyzna podszedł do niej. Zobaczyłam przed sobą słoik z cieczą, a chwilę potem myślałam, że umieram. Czułam ból, jakiego nigdy wcześniej nie doświadczyłam. Przestałam widzieć. Odpłynęłam. Pamiętam myśl, że umieram. Za wcześnie. Miałam 39 lat i tyle planów. Wspominała niedawno na łamach Wysokich Obcasów. Karetka przyjechała do sądu dopiero 40 minut później. Modelka została przetransportowana śmigłowcem do Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich. Gdy odzyskała przytomność, powiedziano jej, że została oblana 87% kwasem siarkowym i doznała oparzeń 25% ciała. To, że dziś na jej twarzy niemal nie ma śladu, po bliznach i że widzi, ocenia w kategorii cudu. Wtedy, gdy leżała w szpitalu, myślała tylko o jednym, że nie będzie miała z czego żyć, bo jako modelka jest po prostu skończona. Mierzyłam się z bólem, lękiem, niepewnością jutra, strachem, przed przyszłością, której nie mogłam sobie wyobrazić. Kiedy lekarze mówili, że prawdopodobnie nie będę widzieć, że moje martwe ucho najprawdopodobniej odpadnie, walczyłam z myślą, jak koszmarnie będę wyglądać, kiedy w końcu pozwolą mi spojrzeć w lustro, opowiadała w wywiadzie dla portalu wyborcza.pl. Dopiero kilka miesięcy po napaści Katarzyna Dacyszyn po raz pierwszy zobaczyła w lustrze swoją twarz. Była już po serii zabiegów laserowych, 4 operacjach plastycznych, przeszczepach skóry w 12 miejscach i rekonstrukcji powieki prawego oka. Wtedy byłam załamana. Teraz mam do swojego ciała ogromny szacunek, blizny są dowodem siły, nie wstydzę się ich, powiedziała Wysokim Obcasom. Pod koniec 2017 roku stalker Kasi usłyszał wyrok. Prokuratura postawiła mężczyźnie zarzut uszkodzenia ciała, ale prawnicy modelki wnieśli o zmianę kwalifikacji czynu na usiłowanie zabójstwa z zamiarem ewentualnym, co pozwoliło sądowi skazać go na 25 lat więzienia z możliwością ubiegania się o wcześniejsze zwolnienie dopiero po upływie 20 lat. Jestem szczęśliwa, wzruszona i bezpieczna na kolejne 20 lat. Wygraliśmy. Mogę żyć dalej i planować przyszłość, napisała na Instagramie w dniu, kiedy Sąd Najwyższy oddalił wniosek jej oprawcy o kasację wyroku. Mam poczucie, że 25 lat dla sprawcy wytycza drogę do walki z przemocą wobec kobiet,
stwierdziła w TVN24, zapowiadając, iż zamierza pomagać ofiarom przemocy. W 2018 roku Katarzyna Dacyszyn zorganizowała pierwszą w Polsce, bezpłatną akcję szkoleniową dla ofiar stalkingu Stop Stalking. Od tamtej pory wciąż angażuje się w podobne przedsięwzięcia. Napisała książkę Kobieta z blizną, spotyka się z kobietami, które podobnie jak ona były prześladowane. Mam swój udział w tworzeniu projektu nowelizacji ustawy podnoszącej kary dla sprawców stalkingu z 2 do 8 lat, pochwaliła się w mediach społecznościowych, gdy rok temu Sejm RP zmienił brzmienie artykułu 190 kodeksu karnego, czyli przepisu penalizującego stalking. Niedawno, gdy Agnieszka Kaczorowska-Pela wypowiedziała na Instagramie wojnę modzie na brzydotę, Katarzyna Dacyszyn opublikowała zdjęcie swego pokrytego bliznami ciała. Moje blizny powstały na skutek ataku psychopaty stalkera. Moje ciało nagle i nieodwracalnie zmieniło się. Nie chcę szokować, więc pokazuję bliznę umiarkowanie, kiedy czuję, że mogę tym pomóc innym, mniej pewnym siebie, napisała, zwracając się do gwiazdki planu pomstującej na kobiety, które pokazują swoje słabsze strony w naturalnym świetle, zamiast koncentrować się na pięknie. Ostatnio Katarzyna Dacyszyn zaskoczyła wyznaniem, że wybaczyła mężczyźnie, który oblał ją kwasem. Może to dziwnie zabrzmi, ale ja nie miałem temu człowiekowi co wybaczyć. Ja współczuję istocie, która nie radząc sobie z własnymi lękami i chorym ego, sięga po zbrodnie, by zagłuszyć niezaspokojoną potrzebę, stwierdziła na kartach książki Kobieta z blizną. Dziś Kasia zajmuje się projektowaniem, ma własną markę ubrań, i skupia się, jak i pisze, w mediach społecznościowych, na życiu z uwagą skierowaną na siebie i świat. Chcę przekazać w moich projektach wszystko to, czego nauczyło mnie życie po ataku, kochania i doceniania drobnych chwil, miłości, która objawia się w poświęceniu sobie uwagi, otaczaniu siebie czułością i dobrem, napisała kilka dni temu na Instagramie. Zobacz też. Thank you.